Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj spotykam się z grupą Mozarta, świeżo po koncercie. Chciałem pogratulować przede wszystkim, bo każdy występ jest fantastyczny. Dzisiaj też niezwykłe doznania fantastyczne przedstawienie także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Ale chciałem panów zapytać o Wikipedię. Wikipedia jest młodsza od grupy Mozarta. Bo grupa Mozarta powstała w 1995 roku. O, dobrze <grym> Wikipedii? Wikipedii, tak? tak. Pierwszy koncert, pierwsza nagroda zdaje się była w Gdańsku, tak? W Lidzbarku Warmińskim. To z kolei był 1997 rok. Biesiady satyry i humoru w Lidzbarku Warmińskim. Zdobyliśmy złotą szpilkę wtedy. Mhm. A kiedy nastąpił Panów pierwszy kontakt z Wikipedią? A kiedy ona powstała, proszę przypomnieć? W 2001 roku. Na pewno w, dosyć wcześnie, bo ja dopiero, co sobie, 2000 roku. dopiero co <laughs> chyba kupiliśmy sobie komputer w tamtych czasach i, i rzeczywiście była to chyba jedna z pierwszych takich witryn, które od, się odwiedzało po prostu, no bo nie było czegoś takiego encyklopedia elektroniczna i Świe, świetna rzecz, świetna rzecz. Zawsze się zastanawiam, kto, kto to wszystko pisze, <laughs> ale wiem, że to jest zbiorowa praca i kapitalna kapitana sprawa i w ogóle chciałem też powiedzieć że teraz my sobie nie wyobrażamy pracy między innymi bez Wikipedii bez tych nowych możliwości my się zastanawiamy jak my kiedyś pracowaliśmy na przykład przygotowując jakiś utwór potrzebowaliśmy Mieć dokładne nagranie utworu, dajmy na to wesela figara Wolfganga Madusza Mozarta. Zastanawialiśmy się, kto ma płytę. Ja nie mam płyty, pożyczyłem komuś, albo może, może Michała tata ma takie płyty, to trzeba pojechać do łodzi i tę płytę zdobyć. W tej chwili mamy nieskończoną ilość możliwości czy to streamingowych serwisów, czy też serwisu YouTube. Nasza praca stała się znacznie łatwiejsza. Tak samo bardzo często, ja przynajmniej raz w tygodniu zerkam wielokrotnie do Wikipedii, przygotowując się do cyklu Latka Lecą, którym mam przyjemność co środę przygotowywać dla Radia 357. Bez Wikipedii mnie by kompletnie nie było. No i czego pan tam szuka? Ja spra Dokładnie. Sp sprawdzam, jakie, co się zdarzyło na przykład 12. Października. Dzisiaj znalazłem informację o tym, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. No dobrze, ale wchodzę teraz do Wikipedii i dowiaduję się lub odświeżam sobie wiadomości, bo pamiętałem, że on odkrył Amerykę. Że on odkrył Amerykę, ale jednak nie, bo on wylądował na Bahamach. Wydawało mu się, że odkrył Amerykę. raczej znaczy, mu się też nie wydawało, bo on myślał, że był w Indiach. W każdym razie to jest dla mnie skar skarbnica informacji. Bez Wikipedii moja praca byłaby dużo, dużo trudniejsza. Tak samo z, z Mozartami my przecież przygotowując program, który teraz. No dzisiaj graliśmy Trzy Konstancje i Mozart, taki program, ale y, kiedy jesteśmy troszkę bardziej smutni, bo nie w towarzystwie pani, tylko w, w naszym męskim towarzystwie i z radością y, podróżujemy po kraju, gramy koncert y, Wśród Gwiazd, Grupa Mozarta Wśród Gwiazd, gdzie przytaczamy życiorysy kompozytorów no to źródłem naszych informacji poza tym co, czego dowiedzieliśmy się w szkołach podstawowych w szkołach w liceach na studiach czyli źródłem jest nasza pamięć ale poszczegóły już idziemy do Wikipedii i tak się składa, że też sporo podróżujemy od tych dwudziestu kilku lat. Y, odwiedziliśmy ponad 40 krajów świata i, i ja nie wiedziałbym, dokąd my jedziemy, gdyby nie Wikipedia. Dosłownie, ostatnio byliśmy w, w tym tygodniu właściwie, w zeszłym tygo w tym tygodniu y, wróciliśmy z, z Portugalii, z egzotycznej miejscowości 30 y, minut od Oceanu Atlantyckiego, która się nazywa Agda. Y, pisze się Agueda, ale ja się dowiedziałem, że się czyta Agda właśnie z Wikipedii. No już byłem przygotowany, już się nie, nie kompromitowałem w, pośród Portugalczyków y, w złą wymową. I, i, i po polsku można przeczytać o bardzo małych miejscowościach, których w życiu, no gdzieś tam w moich czasach, kiedy się otwierało Atlas, no to nie, nie, nie sposób był ewentualnie, jak ktoś dysponował językiem lokalnym. A jeszcze pamiętam, jakiś czas temu byliśmy w Meksyku i zabrałem tam swoją żonę. Była załatwiona w ten sposób nasza trasa, że mogła nam, mogły nam towarzyszyć nasze, nasze panie. No i dzień przed wylotem zajrzałem, to trochę taka makabryczna, może opowieść, zajrzałem do Wikipedii, do właściwie jedziemy, bo było napisane w planie trasy Ciudad Juárez. Co to jest? No chodź, zobaczymy, dokąd my jedziemy. No i rzeczywiście Wikipedia powiedziała, że tam jest e, miasto znane z, 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 z pewnej ilości zabytków e, Kościół XVII wieku, pracuje, a poza tym porwania i e, e, różnego typu działalność przestępcza na granicy ze stadami. Właśnie się trochę przeradziliśmy, ale mieliśmy już taką świadomość, dokąd jedziemy. No i to tak, Ciudad Juárez. Też to wielka przygoda i pamiętam dokładnie ten Wieczór przed wylotem, gdzie do Wikipedii z żoną jesteśmy, zaczerpnięty Czyli w życiu codziennym i w pracy pomaga tak. Wikipedia. A czy sięgają panowie również do Wiki źródeł na przykład? Hmm. Wiki źródeł, to czy, jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo koledzy wpadli w taki słowotok nad Wikipedią. Zapraszam. Ja najbardziej, jeżeli chodzi o początki Wikipedii, o to, co, co się potem z nią działo, z um, względu na to, że ja szczególarz jestem yy, i Zastanawiałem się nad tym, jak to jest możliwe, że tworzona przez olbrzymią zbiorowość, bo praktycznie ja też mogę napisać artykuł do Wikipedii, i jeżeli on zostanie sprawdzony i właśnie tutaj, w jaki sposób można sprawdzić tak gigantyczną ilość informacji, żeby je uwiarygodnić na tyle, żeby Wikipedia, że, żeby zaglądając tam wierzyć, tak? I to. Właśnie to, to zbudowanie tej wiary jest chyba jednym z, naj, z największych sukcesów tego źródła informacji. A któryś z panów edytował Wikipedię? Ja kiedyś chciałem, ale w, gdzieś tam poległem, po, po, Jakoś d, długa to była ścieżka, to wiele lat temu coś. Chciałem jakoś tak, później już przestałem Aha, e, działać w tym kierunku, ale, ale spróbuję. Jeżeli bardzo coś będę chciał zedytować. To napisy wymaga uzupełnienia. To tak, jest, tak, Wiki, źródła kuszące. wiki cytat. Bardzo lubię też zaglądać do odnośników, które tam są. Bo rzeczywiście po rozwinięciu ich, tak. no się już taka wiedza źródłowa objawia. I często już idę dalej, ileś tych bramek dalej, ale początek był Wikipedii. Tak. Ostatnim razem trafiłem na taką wiadomość. Z jednej, z jednej hipotez, jak powstał znak Apple, mhm. czyli nadgryzionego jabłka. No i faktycznie okazało się, że owszem, spodobała mi się historia, dlatego że, że to jest historia wybitnego matematyka, który w dosyć takich trudnych okolicznościach po prostu popełnił samobójstwo. I zostało znalezione przy nim nadgryzione jabłko, mm. i, i że to był swojego rodzaju hołd y, twórców ale okazało się, że jest to tylko jedna z hipotez i tych hipotez jest dużo więcej. No i właśnie dzięki Wikipedii wiem o tym również zdarzeniu. Więc, więc to, to tak, co mi się teraz przypomniało na szybciej. Ponieważ w to wpadliśmy już wszyscy, tak. to jeszcze <grym> dopowiem, że w naszym fachu, w naszej branży, w naszym zawodzie oczywiście króluje humor. W związku z tym Wikipedia doczekała się swojej parodii, o czym pan na pewno wie, państwo na pewno wiecie, tak zwana nonsensopedia, która jest jakby kopią humoru, znaczy odwróceniem tego, czyli rzeczywiście Żadna wiadomość tam nie jest prawdziwa, kompletnie. No, ale Musi to jest, być nieprawdziwa. Ale, ale jest wzorowana dokładnie na Wikipedii, i formalnie, i tak właśnie układowo, także no, ma swoje dziecko też Wikipedia. Tak, Fajne, więc, ktoś chce się wyżyć, a nie ma wiadomości, to można sobie po prostu. Tak. Ale my, jako grupa Mozarta, jesteśmy wikipedii. i w Wikipedii, i w Nonsensopedii. Także jest bardzo Jeszcze jest, jest Deletopedia. A, to, to takie hasła, które zostały usunięte z Wikipedii, na A, przykład. O, Ale chciałem, chciałem się spytać też o projekty siostrzane, bo też jest Wikisłownik, na przykład, mhm, i tam jest słowo Mozart, Mozarty. Tak? Uuu. Tak. I chodzi o grupę Mozarta? Nie, nie. <laughs> słownik. No, ciekawe, czy panowie zgadną, Mozarty? bo to sprzed 95 roku słowo. Nie mam, nie mam pojęcia. Mozarty nie wiem. Mozarty, Ale Mozarty, przez z, no nie tak? wiem, może przez nie, przez nie C. Przez C? To tego nie wiemy. A wiem nagroda. To była, bo nie, później się pojawiła nagroda Mozartów, ale, to później, ale później, później, jest, później tak, tak. Od nas późniejsza. Od nas nawet mm -hmm. późniejsza. To ja nie wiem. To nie wiemy, to proszę nam <laughs> jakieś słodycze, tak? <laughs> To ja to zostawię w tajemnicy sprawdza... w takim razie, żeby sprawdzić w wiki Wystarczy wpisać w Google wiki Mozarty i Aha. powinno się znaleźć to hasło. Także, także zachęcam do, do skorzystania. Czy ja mogę mieć marzenie? Oczywiście. To, to ja mam takie marzenie, żeby Informacje o grupie Mozarta w Wikipedii z każdym rokiem rosły, rosły i żeby to się działo przez jeszcze wiele, wiele lat. To, tak, to, tak. to potrzebujemy nagród i potrzebujemy źródeł do tych nagród. A my zdrowia? Ale te nagrody będą, rozumiem. Znaczy, w tej chwili to, znaczy myśmy po tych konkursach kiedyś jeździli, bo, bo byliśmy na początku naszej drogi i to było bardzo istotne, chcieliśmy się światu pokazać. Teraz to na konkursy trafiamy przez przypadek. Nie, 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 nie. Czasem nie wiedząc. Czasem tak jak We Francji tak było właśnie, że trafiliśmy we Francji na Pojechaliśmy kon na, na, na koncert, okazało się, że wygraliśmy nagrodę publiczności, nagrodę żyli i nagrodę dziennikarzy. No <laughs> tak, i tak, tak, to, był. to był konkurs. Ale yy, rzeczywiście warto uzupełnić naszą dyskografię, bo y, tych płyt się przynajmniej raz na dwa lata jakaś, tak. no na pewno obiecujemy, że uzupełnimy. Tak, my na naszej stronie mamy taką małą pseudo Wikipedię, na której staramy się uzupełniać te informacje tak, na bieżące. Ale Wikipedia jest potężna no prawdziwa tak, i tak. tam musimy nasze płyty umieścić. A Pan. czy coś według Panów można zmienić w Wikipedii na lepsze? Mm, cisza. Ja, ja to szczególnie czy... jestem, to, pan, to, ja to nie pan. Odkąd mam światłowód to ona nawet dużo szybciej się ładuje, także już w ogóle nie mam żadnych prezentacji do Wikipedii. Nie, że no. jest Tak, znaczy, że, że to, co się, to, czego się szuka, jakby się szybko otwiera właśnie w Wikipedii, no bo to jest chyba najważniejsze. No to jeszcze zapytam, czy jakieś hasło, które było kompletnie źle napisane, albo jakieś błędy, które panowie znaleźli w Wikipedii. Ja nie pamiętam, bo ja wierzę. <grym> no tak. No nie, ja, nie mam, moja, ja jestem po technikum muzycznym, także moja wiedza jest. Na no ja, no, no no tyle wiem, nie wiele wiem, żeby, przez C czy przez Z Żeby poprawiać Wikipedię i... na pewno bym się nie, nie. Nie no, na pewno z biegiem lat y, będzie jeszcze bardziej operowała obrazem, dlatego że trochę idzie to chyba w tym kierunku, że. Jednak, jednak słowo pisane owszem, ale, ale ważne są też zdarzenia. Ja marzę o takim pomyśle, chociaż być może już nawet jest, tylko jeszcze niezbyt doskonały, bo wiem, że na przykład można rozpoznawać rośliny najeżdżając aparatem na nie, prawda, co jest dosyć istotne, bo, bo, bo jeżeli szuka się czegoś albo po prostu chce się wiedzieć, to, to jest warte, więc myślę, że tutaj Wikipedia również hmm. rozszerzy. O ile już tego nie robię, przepraszam, no nie, nie, nie sprawdzałem tego, ale na przykład najeżdżając na fragment jakiegoś obrazu, będziemy mieli od razu link do, do informacji na temat zarówno mistrza, jak i ewentualnie zdarzenia, jakie przedstawia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest wszystko kwestia czasu I, i myślę, że powstaną jeszcze takie rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. No, więc no. ja mam jeden wniosek. Gdyby mogła wyjść Wikipedia 21-tomowa w skorzonej oprawie. Bardzo chętnie <lienia> bym miał w salonie. To które hasła tam trzeba było wybrać? Grupa Mozarta na pewno by się <l sina> no znalazła. No nie, bo to jest. <l AO> nie pamiętam teraz, jakie jest pierwsze hasło w encyklopedii. Ale musiałbym się przejrzeć, bo ja mam tę <l halls> wielką encyklopedię powszechną, właśnie kilkunastu czy kilkudziesięciu tak. e, Także czekamy na współczesne... zagląda na... pan jeszcze do niej? Odkąd jest Wikipedia? To... Ale tak jak mówię, do, do Wikipedii autentycznie zaglądam raz, raz w tygodniu, najrzadziej raz w tygodniu, bo, bo ja z wami pracuję. Ale jedno moje dziecko na przykład przyniosło mi informację, że to wcale nieprawda że słowo drukowane jest takie bezpieczne dla oczu. I dowiedziałem się ku mojemu zaskoczeniu. Co prawda oczywiście może być to równie dobrze, kaczka dziennikarska, że właśnie czarne litery na białym tle powodują dosyć silne skurcze mięśni oka i wcale też nie, 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 nie są tak do końca zdrowe dla naszego. No ale naszego mięsień niećwiczony zdrowia. zanika. No, oczywiście tak. No my to najlepiej wiemy chyba, prawda koledzy? Bardzo dziękuję w takim razie. Lepiej Filip dziękujemy. Jaślar, dziękuję. Michał Sikorski, Sikorski i Paweł. I Bolesław, prawie, i bolek błaszczek, ale często nas mylą, to nie ma problemu. Ale Wikipedia nas nie myli. Tak, nie. Właśnie, Właśnie dzisiaj uzupełniłem, nie. bo było zdjęcie, i nie wiadomo było, który z panów jest który, więc. A ja tam dopisałem. Kiedyś mógł bo... zrobić odwrotnie, to by... nie mówię poważnie bo, jest... bo panowie są autentycznie, bardzo często myleni. Tak. E, jakby takim rekordem był moment, kiedy żona Pawła powiedziała do, do Bolka mamy. Pawle. E, e, Także gdyby kiedyś mogło tak. się ukazać, As że tak. zdjęcie Bolesława na Paweł Kowalu, kaltobiorista i zdjęcie Pawła Bolesław Błaszczyk, to no, by, dla nas, bo zrobilibyśmy sobie screenshoty i wnukom pokazywali na pewno. To miłe. Ja to. Miły, byłby byłby są... to <laughs> miłe Na pewno miłe tak. Ale no, na 1 kwietnia na jeden dzień. Myślę, że to byłoby super. Oczywiście. Świetnie. Bardzo dziękuję. My dziękujemy pięknie. Dziękuję. Do zobaczenia. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem: Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!